Dzień dobry Państwu, Konrad Chmiała, wydanie specjalne i serwis informacyjny. Rośnie poziom wody w dorzeczu Odry, stany alarmowe zostaną przekroczone od brzegu przez Wiązową i Strzegomie, niemalże aż po Szczecin. Sytuację w miejscowości Lewin Brzeski na gorąco śledzi i relacjonuje dla Państwa Zofia Niechciał. Znajdujemy się przed wjazdem do miejscowości Skorogoszcz od strony Lewina Brzeskiego, a także od miejscowości Buszyc. Tutaj ważna informacja, most za mną jest nieprzejezdny. Służby, policja postanowiły o zamknięciu tego odcinka. Wszystko dlatego, że tutaj zaraz pod asfaltem, proszę Państwa, jest już woda. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj wisi właśnie sam ten asfalt. Ta górna warstwa, nasyp drogowy jest wymyty. Potem pod nim mamy ten beton i już wodę. Tutaj cały czas ten most jest napięty, słychać jak trzeszczą te barierki, także zupełnie nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. W każdym razie cały czas widać tutaj poszczególne pęknięcia. Tak samo od spodu widać, że ten most właśnie jest zupełnie wymyty. Kiedy tutaj przybyliśmy na miejsce, spotkaliśmy inspekcję drogową, która bardzo szybko zareagowała, wezwała służby, zamknęła ten odcinek, dlatego każdy, kto będzie próbował dostać się do Skorogoszcza właśnie od tej strony Lewina Brzeskiego, na pewno się nie dostanie. Obowiązuje objazd od strony Opola autostradą, to ważna informacja. Tak zadecydował też nadzór budowlany, który był tutaj na miejscu. To droga krajowa numer 94 od strony Buszyc, przypomnę. Z kolei tutaj zobaczcie Państwo po mojej lewej stronie, ponieważ znajdujemy się cały czas na terenie gminy Lewin Brzeski, znajduje się wioska Wronów. Tam zupełnie nie ma dostępu i dojazdu. Droga jest już od kilku dni odcięta. Tak samo szóstka mieszkańców, którzy postanowili o tym, żeby zostać w swoich domach, nie chcieli się ewakuować. Natomiast to, co ważne, służby, straż pożarna przede wszystkim, cały czas jest w kontakcie z tymi mieszkańcami, cały czas dowozi im świeże, ciepłe posiłki, leki, cały czas nawiguje na pontonach te sytuacje, mają też numery telefonów do tych mieszkańców, także oni są w 100% zaopiekowani i zabezpieczeni. Wielkie dzięki za to dla służb. Niemniej tam woda cały czas jest na poziomie do szyi i opada najwolniej, także czekamy, nawigujemy tę sytuację i czekamy, jak ona się rozwinie, bo pod tym względem właśnie we Wronowie wody jest cały czas najwięcej. W Lewinie Brzeskim sytuacja znacznie lepsza. Tam woda opada już do poziomu kostek. O 11:30 z całej Polski zjechali wolontariusze, którzy postanowili pomóc mieszkańcom gminy Lewin Brzeski. Spotkali się przy dawnym gimnazjum i zostali rozdysponowani do tych mieszkańców, do tych powodzian, którzy tej pomocy najbardziej teraz potrzebują. Dzisiaj trwa też cały czas zbiórka śmieci wielkich gabarytów, wszystkiego tego, co pozostało po powodzi w Lewinie Brzeskim, można wystawiać przed posesję. Proszę, aby mieszkańcy o tym pamiętali, aby z tego korzystali. I na koniec jeszcze te pola. Zostawiam Państwa z tym obrazkiem, bo cały czas, kiedy przejeżdżamy przez te tereny, widzimy, że one są totalnie zalane. To jest ogromny dramat dla rolników, także pamiętajmy także o nich, bo tu również za jakiś czas, kiedy ta woda opadnie, będzie potrzebna niesamowita pomoc. Fundacja Republiki wesprze odbudowę zniszczonego przez powódź zespołu szkół publicznych w Lądku Zdroju. Szkoła od wewnątrz jest gruntownie zniszczona. W mieście nie ma gazu czy prądu, co oznacza ogromne utrudnienia w przywróceniu funkcjonalności placówki. Obecnie trwa walka o chociaż częściowe otwarcie szkoły w ciągu kilku tygodni. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć zbiórkę dla powodzian, którą organizuje Fundacja Republika, wciąż jest to możliwe. Jeśli chodzi o najpilniejszą potrzebę, to bezwzględnie musimy najpierw oczywiście posprzątać i tu już jesteśmy na dużym, powiedzmy, stopniu sprzątnięcia i uprzątnięcia tego, co jest najgorsze, czyli szlam, śmieci, niestety zniszczone sprzęty, podłogi zrywane, tak jak Państwo tu widzicie, nie ma podłogi, ale ten etap, powiedzmy, mamy ku końcowi. Później najważniejsze to będzie ogrzewanie. Niestety nie ma w Lądku gazu. Gaz będzie dopiero w listopadzie. Niemniej jednak musimy już zainstalować instalację, choćby instalację elektryczną, która
momencie, kiedy wejdą już chłodniejsze dni, zabezpieczy nam dzieci. Bo okazuje się, że będziemy musieli wpuścić dzieci tutaj do piętro pierwsze i drugie, które nie ucierpiało. Parter jest już dość mocno uprzątnięty i będzie mógł być użyteczny. No, brakuje nam bardzo wielu rzeczy i zniszczenia są ogromne. Sami taką wycenę zrobiliśmy, ponieważ w Radzie Rodziców mam inżynierów. Usiedliśmy i zrobiliśmy sami sobie rozrachunki. I około 5 milionów na sam remont, nie licząc wyposażenia. Puste budynki pozbawione ogrzewania, ulice wyglądające jak wysypisko śmieci. Obraz Lądka Zdroju po opadnięciu wody paraliżuje. Na miejscu jest nasz reporter Daniel Machnowski. To była kolejna bardzo zimna noc dla mieszkańców Lądka Zdroju, ponieważ co prawda woda już opadła tydzień temu, mniej więcej tydzień temu była ta fala kulminacyjna tutaj w Lądku Zdroju, ale to co Państwo widzą za moimi plecami to są sterty śmieci, które są wyrzucane z mieszkań, ponieważ już zaczęło się porządkowanie tego pobojowiska w zasadzie, które tutaj się znajduje. Lądek Zdrój przypomina jedno wielkie wysypisko śmieci. Wszyscy zaczęli tutaj wielkie sprzątanie. A nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, jest zimno w tych mieszkaniach. Nie dość, że są one puste, ponieważ musieli mieszkańcy wszystko wyrzucić ze środka, to na dodatek w tych mieszkaniach jest po prostu zimno, ponieważ nie działa centralne ogrzewanie, nie można się dogrzewać gazem, bo również dostawy gazu zostały tutaj odcięte, więc można powiedzieć, że tutaj mieszkańcy już się nie koncentrują na tym, co się stało. Już nie chcą rozmawiać o przeszłości, tylko myślą o tym, co robić dalej, jak sobie poradzić, ponieważ zbliża się zima. Trzeba jak najszybciej osuszyć mieszkania i przede wszystkim zabezpieczyć je przed nadchodzącą zimą i w jakiś sposób zacząć te mieszkania dogrzewać. My również spaliśmy dzisiaj w hotelu, w którym nie było ogrzewania i bieżącej wody. I z takimi problemami mierzą się na co dzień mieszkańcy Lądka Zdroju. Oczywiście zawsze uwaga koncentruje się na takich miejscowościach w momencie, kiedy jest powódź, kiedy coś się dzieje, ale w pewnym momencie ta uwaga społeczeństwa jest już mniejsza, a ci ludzie dalej pozostają z tym swoim wielkim dramatem i z tą codziennością, która ich otacza. Burmistrz Kłodzka o pękniętym wale powodziowym w sąsiednim Stroniu Śląskim miał dowiedzieć się z mediów. Fala powodziowa dotarła do miasta kilka godzin później. Dziś, po kilku dniach od powodzi w Kłodzku, działania skoncentrowane są na utrzymaniu i odbudowie głównych szlaków komunikacyjnych. A nowym zagrożeniem są osoby, które podszywają się za pracowników socjalnych i wykorzystują nieuwagę, próbując okraść mieszkańców. Po tych pierwszych działaniach i przeszukaniu przez grupy specjalistyczne 100 budynków zostało zakwalifikowanych jako tych potencjalnie zagrożonych. Inspektorzy nadzoru budowlanego szacują teraz zniszczenia i będą wydawać stosowne decyzje. Na chwilę obecną mamy zapewniony dostęp do wody wodociągowej około 70% dla 70% mieszkańców, energia elektryczna dla 80% mieszkańców. Zajęliśmy się również próbami zorganizowania zielonych szkół dla dzieci i młodzieży. Nie możemy zapominać o tym, że kwestie prowadzenia działań z zakresu edukacji, działań wychowawczych są mocno ograniczone, biorąc pod uwagę, że obiekt naszego zespołu szkół jest nadal wyłączony. Co ważne i o co proszę, apeluję do mieszkańców, ażeby zachowali ostrożność. Te śmieci, które sprzątają sami, z którymi próbują sobie poradzić, mogą stanowić zagrożenie, w związku z czym prosimy o ubieranie rękawic, zakładanie maseczek. Te pyły, które się unoszą, mogą być niebezpieczne dla organizmu, także proszę zachowajmy ostrożność. Skala zniszczeń, jakie pociągnął za sobą żywioł, jest ogromna. O tym, czy można było tego uniknąć, mówili goście w politycznym podsumowaniu tygodnia Adriana Stankowskiego. Jeżeli chodzi o przygotowania, no to widzimy chaos komunikacyjny, bagatelizowanie zagrożenia przez premiera. Unijny komisarz do spraw sytuacji kryzysowych informował, ostrzegał. Ponad 100 ostrzeżeń zostało wysłanych do Polski i zbagatelizowanych. Premier Czech w tym samym dniu, kiedy Donald Tusk mówił, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, premier Czech ostrzegał, że to może być powódź większa i woda może być wyższa niż w 1997 roku, a więc w czasie powodzi tysiąclecia. Więc tutaj to
zawaliło. Zbiorniki retencyjne zdałyby swój egzamin, gdyby zostały do tego odpowiednio przygotowane. W tych zbiornikach, które były objęte powodzią, według danych bodajże Wód Polskich, było 250 milionów metrów sześciennych wody. Powodzeniem można było jeszcze co najmniej połowę tego stanu obniżyć. Ale zorganizowałem przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, tu oddziału poznańskiego, no pomoc na Dolny Śląsk, pojechało, jutro też jadę i niech pan zauważy, żadnego zdjęcia na Facebooku, żadnego zdjęcia na Instagramie i tak dalej. Uważam, nawet nie chciałem, przez cały tydzień nie przychodziłem do telewizji Republika, dzisiaj jest pierwszy dzień, bo uważam, że czas także polityków, ale każdego, który ma dwie ręce i dwie nogi, powinien być wykorzystany dla pomocy dla tamtych ludzi, a niekoniecznie bywania niektórych ministrów. Buduje się taką narrację, nie czas na odpowiedzialność, nie czas na wskazywanie odpowiedzialności, nie czas na ocenianie i tak dalej, i tak dalej. I teraz racja, można by było tak mówić, gdyby władza zajmowała się realnym zarządzaniem, a nie propagandą. Bo władza, która zajmuje się propagandą, niczego się nie boi bardziej niż właśnie takiej realnej oceny. Pytań, dlaczego, jeśli jest tak dobrze, to ludzie nie mają łopat? Dlaczego, jeśli tak jest dobrze, to ludzie nie mają komunikatów? Dlaczego, jeśli jest tak dobrze, to nie było prędzej wojska, nie było WOT-u? Dlaczego ochotnicze straże pożarne, które w całej Polsce chcą tam jechać, nie są zadaniowane? Gdyby 1/10 tego się wydarzyła za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to w tej chwili toczyły się debaty w Parlamencie Europejskim na temat tego, jak my sobie nie radzimy, prawda? Rząd byłby wzywany do dymisji i tak dalej, i tak dalej. No to jest chyba najbardziej porażające w Polsce, że jakby los zwykłych ludzi przez tą władzę jest gdzieś tam zupełnie z tyłu, zupełnie jest pomijany, a liczy się tylko w tej chwili PR i jakieś polityczne gierki. Prezydent Andrzej Duda odwiedził tereny dotknięte powodzią na Dolnym Śląsku. Rozmawiał ze służbami i mieszkańcami. Wcześniej Kancelaria Prezydenta przeznaczyła 3 miliony złotych na pomoc dla osób dotkniętych powodzią. Wojsko pomagało, wynosili to wszystko, także... Prezydent Andrzej Duda odwiedził tereny zniszczone przez żywioł. Według niego w związku z malejącymi temperaturami szlam w budynkach musi być jak najszybciej uprzątnięty. Trzeba już myśleć o osuszaczach, o tym, co pozwoli wysuszyć te domy, mieszkania w miarę możliwości przed nadejściem okresu zimowego. I to jest w tej chwili pierwsza potrzeba, bo tutaj wspaniała, niezwykle ofiarna praca żołnierzy, w tej chwili strażaków i to zarówno tych miejscowych, jak i tych, którzy przyjechali z zewnątrz, żeby pomagać. Widać, sprzątają na bieżąco. W pomoc powodzianom włączyło się Prawo i Sprawiedliwość. Ruszyły pierwsze transporty darów. Bardzo wielu Polaków mieszkających na południowym zachodzie naszego kraju spotkało wielkie nieszczęście, no począwszy od tego najcięższego, to znaczy śmierci. Niektórzy samorządowcy narzekają, że wojskowych niosących pomoc jest za dużo. My mamy na przykład we Wrocławiu tyle wojska, że już nawet, że tak powiem, zastanawiamy się, do czego mamy. Innego zdania są mieszkańcy zalanych terenów, którzy wciąż czekają na pomoc. Niektóre miejscowości są odcięte od świata. Mieszkańcy pytają właśnie, gdzie jest wojsko. Jeżeli chodzi o Stary Górnik, no miejscowość jest odcięta, tak samo jak znajdująca się po prawej Stary Otek. Miejscowość jest odcięta. Nie można dojechać normalnym samochodem. Tragedia mieszkańców i zapowiedź Donalda Tuska, że uwaga, wkrótce z pomocą przyjdzie im armia niemiecka. Gotowością pomocy też zgłosili się to żołnierze, to terytorialsi też, to jest z Niemiec. Jak zobaczycie niemieckich żołnierzy, proszę nie wpadać w panikę. Niemcy dementują słowa Donalda Tuska. Jak podało tamtejsze Ministerstwo Obrony, w tej sprawie dopiero trwają wstępne rozmowy. Dziękujemy za uwagę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym, ale wydanie specjalne trwa. Proszę pozostać z nami.